Dzień dobry kochani, 2020 jest już przeszłością, przeszłością, w której nie czytałem za dużo, mogłem więcej, rzecz jasna, ale wybrałem 20 ulubionych, najlepszych książek. Coś w rodzaju podsumowania roku to będzie i to nie roku wydawniczego, żadna właściwie z tych publikacji nie była z zeszłego roku, nie jest świeżynką, tylko są to rzeczy, które akurat czytałem i akurat spodobały mi się mniej lub bardziej, przy czym to mniej zaczyna się i tak od pułapu. Naprawdę dobrej literatury, moim zdaniem. Chociaż na przykład 20 pozycja w tym rankingu, bo już może przejdę do tego od razu, to jest trzeci dziennik Jerzego Pilcha, o którym mówi się, że jest to dziennik najsłabszy w porównaniu do pierwszych dwóch, które. Bardzo lubiłem, mimo że pisarz i jego maniera pisania nie jest może moją ulubioną. Ten trzeci dziennik, właśnie z tego powodu, że jest dziennikiem najsłabszym, w takim sensie ścisłym, chyba podoba mi się nawet bardziej niż dwa poprzednie, co jest trochę paradoksalne. Ale Jerzy Pilch umarł właściwie jakiś niedługi czas po publikacji tego dziennika. Ten dziennik był zresztą opublikowany inaczej niż dwa poprzednie, bo nie, nie można było podczytywać fragmentów wcześniej na łamanie. Czasopism, i chyba to, że zobaczyłem w tym trzecim dzienniku takiego już. Staruszka pilcha, który jakoś się jeszcze trzyma tego życia, jest przy okazji schorowany, to jakoś performatywnie na mnie zadziałało, że nie było takiej wielkiej spiny przy tym, nie było puszenia się, jak to u pilcha czasem bywało, i jest to dostojny moim zdaniem i taki starczo spokojny dziennik. I przy okazji, oczywiście tutaj wykrzykuję, że jest to ważny pisarz dla polskiej literatury i warto go znać. Nawet jak się z nim nie zgadzamy, podobnie jak się możemy nie zgadzać niejednokrotnie z bohaterami Bukowskiego, bo też na 19. miejscu jest listonosz ostatnio omawiany, więc nie będę tutaj za dużo mówił. Oprócz tego, że zaskoczyłem się tym, jak Porywająca i zabawna jest ta literatura oprócz tych kilku momentów, kiedy trzeba sobie odpuścić ocenę etyczną. Na osiemnastym miejscu jest też pozycja, która była na tym kanale, czyli czarnobelska modlitwa Swietłany Aleksiejewicz. Reportaż dla mnie wyznaczający to, do czego został stworzony ten gatunek literacki do interwencyjności, do dawania świadectwa tym, którzy tego głosu. Nie mają, oczywiście mamy media, które mogą załatwiać pewne rzeczy, ale myślę, że, że brakuje, czy literatura ma tą dobrą funkcję pozostawania na dłużej niż nagłówki gazet czy newsy w telewizji czy na portalach internetowych i można poprzez czarnobylską modlitwę poznać bohaterów, którzy albo byli na miejscu, albo ich bliscy są ofiarami tej katastrofy, która właściwie nie tak dawno, bo te 40 lat temu niespełna się, się działa, a jednak pamięć o tym trochę mija, szczególnie jak się żyło wystarczająco daleko, żeby nie musieć doświadczać tego, jak to jest straszne. Przy okazji tych warunków pandemicznych myślę, że tego rodzaju case jest dobry do przemyślenia tego, co pozostanie po, po, po jakichkolwiek czasach, a może szczególnie po tych, które y, dziejąc się pozostawiają w nas jakiś niepokój, albo po prostu są śmiercionośne y, ze względu na naturę i pochodzenie. Bardziej ściśle w duchu pandemicznym czytaliśmy jeszcze na zajęciach, na studiach y, Silvererum II, czyli XVIII wiek, Wilno, Unia Polsko-Litewska, to jest swoją drugą, druga część trylogii, ja nie znam pierwszej, ale Prawdopodobnie kiedyś wybiorę jeszcze do tych dwóch tomów, które pozostały. No, czytaliśmy to przy okazji właśnie dżumy, dziejącej się te y, 300 lat temu, już właściwie. Chociaż ta powieść nie jest tylko poświęcona y, zarazie, a raczej oddaniu ducha czasów i tego, jaka ta kultura mogła być. To jest powieść historyczna, świadoma o tyle, że to, co wiemy. W porządku, wiemy, mamy archiwa, mamy podręczniki, te wszystkie daty gdzieś się zapisały, ale pomyślenie o tym, jak ludzie żyli, co ich fascynowało, co ich podniecało, jest czasem ciekawsze. To spojrzenie na kulturę materialną, na obyczajowość, taką też wyobrażoną i jednak przetworzoną, do tego, żeby to była fajna rozrywka. Ta powieść działa świetnie i naprawdę zachęcam tych, którzy są jakoś zainteresowani tematami historycznymi albo właśnie wręcz przeciwnie mają uraz, jest to powieść po prostu bardzo dobra, Silver Room 2. 16. pozycję w tym rankingu okupuje Javier Marias i Serce tak białe, powieść już wydana prawie 20 lat temu w Polsce. Jest raczej pisana w takim tradycyjnym, klasycznym stylu, w dodatku, Pisarz z trochę innych kręgów kulturowych niż zwykliśmy czytać, czy to w Polsce, czy gdzieś tu na bliższym zachodzie. Jest to raczej taka latynoska powieść przez ambicje i działania bohaterów, przez pewien erotyzm, który się tam między wierszami odbywa. Jest to powieść oparta na kilku sytuacjach i kilku właściwie bardzo długich dygresjach, ale broni ją ta umiejętność. Posługiwanie się anegdotą, literacką anegdotą, tego, żeby historia Huana tłumacza, który będzie się żenił, a nie wie jeszcze, do czego to wszystko doprowadzi, trzyma w napięciu jak kryminał, a zresztą ten wątek kryminalny ma, więc jak najbardziej serce tak białe, myślę, że dobra rzecz do czytania. Taką samą dobrą rzeczą będzie piknik na skraju drogi, powieść fantastyczno-naukowa, jedyna na tej liście, bo też nie jestem. Specjalistą od tego gatunku i też wielkim pasjonatem, ale to było raczej przy okazji poznawania też tego, co za kulisowe, za Andrzejem Tarkowskim, czyli Stalkerem. Film powstał na podstawie właśnie powieści strugackich, jest to powieść inna, jest to w dodatku powieść bardzo dobra, może nie aż tak dobra, jak film, chociaż tutaj może mieć różne wiadomo opinie. To jest powieść o tym, że prawdopodobnie obcy wylądowali. Coś po sobie zostawili, coś, co jest chyba niebezpieczne, ale nie, ma, nie jesteśmy tak bardzo tego pewni, co się, co się dzieje przez tą spuściznę obcej cywilizacji. I strugatcy pokazują nam i działanie wytwarzania pewnej wiedzy środowiskowej, co to właściwie jest za miejsce, i pokazują też działanie machiny, która to przekształca w zysk, wyzyskując przy okazji tych, którzy mieliby swoje życie poświęcić na wydobywanie tych potencjalnych skarbów czy tych towarów fetyszy, niesamowitych jakichś napromieniowanych rzeczy, y, którzy idą do strefy, a później wynoszą to i sprzedają komuś innemu, tracąc zdrowie i życie, albo całe te pieniądze na hazardzie, używkach. Tym bardziej się cieszę, że nie będąc czytelnikiem science fiction trafiam na coś ten choćby raz do roku, y, na coś, co mi się podoba, więc myślę, że fanom gatunku też to powinno Podejść, chociaż może macie inne zdanie, może film jest dużo lepszy, a książka jest nietrafiona. Mi się zdaje, że te dwie rzeczy obsługują inne tematy i robią to podobnie dobrze. O ile możemy mówić, że bohaterowie Strugackich byli wyzyskiwani, to już Mark Fisher mógłby powiedzieć, że działo się tam jeszcze to i tamto i jeszcze coś. W realizmie kapitalistycznym, który jest zaraz przed Strugackimi, opisuje Mark Fisher to, jak działa dzisiejszy system Kapitalistyczny, chociaż nie robi tego moim zdaniem i tak wystarczająco i satysfakcjonująco dla czytelników. Myślę, że jest to raczej rodzaj wprowadzenia do tematu. A jeśli ktoś wcześniej zajmuje się tym spojrzeniem, czy czytał mistrzów Marka Fischera, to może to być właśnie za krótkie, nie pozostawiające właśnie pomysłu na alternatywy wobec tego systemu, który odczuwamy, czy przeczuwamy, jak on działa, czy wygląda. Ale myślę, że Kapitalizm kapitalistyczny jest bardzo dobrą zachętą do tego, żeby otwierać oczy na, na to, co wokół. Bo jedną z tych test najważniejszych dla Fischera jest to, że kapitalizm sam w sobie dąży do eksploatacji tego, co jest, czy będzie to. Człowiek i jego czas wolny, jego siły życiowe, czy będzie to y, kula ziemska, czy ziemia, przyroda, poddawane nieustannemu drążeniu, żeby coś z niej wydobywać, przetwarzać, a później te skutki uboczne bywają przecież straszne. To nie, nie trzeba sobie wyobraź, wyobrażać przyszłego wieku. Można zobaczyć pewne rejony, na przykład w Luizjanie, gdzie są y, czasem y, studnie zatrute i rzeki i tak dalej. Następna rzecz na tej liście to ontologia przypadłości. Się zorientowałem, że nie pokazuję Wam książek, a to też dlatego, że większość z nich była albo pożyczona, albo czytana na Kindlu. I też Malabu była w recenzji czy w podsumowaniu stycznia. Jest to bardzo krótka książka filozoficzna, i też prawdopodobnie nie najważniejsza w dorobku tej filozofki. Jest coś z plastycznością na polskim rynku, i to na plastyczności zasłynęła Katrin Malabu. A przypadłość to coś pokrewnego do plastyczności, czemu warto się przyglądać, a samej badaczce z tego powodu, że dosyć umiejętnie i łatwo kontynuuje pewne ścieżki filozoficzne, czy to dekonstrukcji Derrida, którą próbuje jakoś zreformować od środka, mówiąc, że przypadłość jest jednak obecnością i rzeczywistością, której się nie da zaprzeczyć i wykracza daleko poza tekst. Dla Derrida jednak te dwie rzeczy były, było, były w dużo bardziej negatywnym stosunku. I i też kontynuując myśl Hegla, od którego bierze ten termin przypadłości czy plastyczności, mówiąc dalej o tych tematach, więc to jest taka lekcja dla nas, że można na małej przestrzeni tekstowej kontynuować Hegla albo wchodzić w jakikolwiek spór z Derrida. Oczywiście trzeba mieć niezłą intuicję, wyczucie i doświadczenie, żeby móc to robić. Następna na liście jest poetka polska Nina Manel, debiutująca w dodatku książką Transparty. Świetna rzecz, bardzo dojrzała, przemyślana, i miałem takie doświadczenie jeszcze przed czytaniem tego tomu, że przy okazji jakiegoś spotkania poetyckiego w Krakowie, miałem okazję słyszeć inne manel, jak czyta wiersze, i miałem już od początku to wrażenie, że niektóre osoby mają naprawdę dar do tego, żeby nie tyle poezję też pisać, ale ją odczytywać czy recytować. Dawno nie słyszałem, czy nie czytałem właśnie poezji, która by tak dobrze brzmiała, miała taki rytm, który przy okazji jest tematem tego zbioru wierszy. Transparty to jest to pulsowanie świata, pulsowanie tej rzeczywistości jaką znamy i wejście w konflikt czasem albo w harmonię z podmiotem biologicznym, który też rytm serca jakiś ma albo przyspieszony albo trochę zwolniony. Kolejne miejsce na liście, miejsce 11 zajmuje Prześniona Rewolucja Andrzeja Ledera. Ćwiczenie z logiki historycznej już też kilka lat ta pozycja ma, zdążyła być żywo, gorąco dyskutowana, komentowana i krytykowana, a to chyba dlatego, że i jest za krótka jak na ciężar gatunkowy czy tematyczny i też jest bardzo kontrowersyjna, ponieważ wyjściowym założeniem Ledera jest taka oto koncepcja, że w trakcie II wojny światowej spełniło się pewne, nieuświadomione do końca życzenie pewnej grupy społecznej ściśle Polaków, którzy życzyli sobie, aby struktura społeczna została odwrócona, a Żydzi w tej koncepcji historyczno-filozoficznej są klasą dominującą do pewnego momentu, który kończy się niestety. Katastrofą zagładą. To wszystko jest bardzo, bardzo trudne do pojęcia, i też bardzo trudne do zaakceptowania tak od razu, kiedy się mówi, że Druga wojna światowa była rewolucją. Była po prostu wojną, była rzezią, była zagładą, a jednak można to traktować jako zniszczenie się pewnego zakazanego pragnienia, nieuświadomionego do końca, czyli właśnie tego, aby mój sąsiad przestał być bogaty, skoro jest inny ode mnie, bo, bo to poczucie inności na pewno dyktowało wiele z warunków historycznych tamtego okresu. Pierwszą dziesiątkę otwiera internat Serhija Żadana, ukraiński pisarz i bardzo ciekawa książka, bardzo wciągająca, żeniąca gatunek konwencjonalny, bo wojenny, ze zdarzeniami faktycznymi, przy czym nie jest to reportaż o konflikcie w Donbasie, we wschodniej Ukrainie, tylko Yy, powieść fikcyjna, i mam na myśli to, że jest to wciągająca literatura o wojnie, która ma swojego wyraźnego bohatera przy. Przechodzącego różne stadia swojego rozwoju jako właśnie mężczyzna, jako bohater, jako społecznik. I jest to niezwykłe doświadczenie, tak myślę, a zawsze ta literatura, która przy okazji przemyca nam tę wiedzę, czy to, że nie tak daleko od naszych granic dzieją się wciąż, czy zdarza się, że się dzieją rzeczy nie do pomyślenia, jak na taką naiwną wyobraźnię, że oto mamy pokój na świecie, bo oczywiście nie mamy, wciągająca strasznie straszliwie, obezwładniająca tym, jak, jak można odczuć pewien koszmar, horror tego, co dzieje się dzisiaj wciąż. Następna jest trochę starsza powieść, Malina, Ingeborg Bachmann, teraz w wydaniu jakimś chyba też nowym, poetka i prozaiczka, ale znałem Bachman wcześniej ze zbioru poezji, którą uwielbiam za ten tomik. Zresztą przyjaciółka czy też kochanka Paula Celana, który według znawców jest tak jakby pierwowzorem tytułowego Maliny, bo Malina to nie owoc, tylko imię wymyślone na potrzeby tej opowieści. Malina jest jednym z dwóch mężczyzn, których Kocha bardziej lub mniej platonicznie czy dosłownie narratorka, a sama Malina jako powieść przekonuje mnie, że i Bachman była świetną prozaiczką, tak samo jak poetką, i też, że to doświadczenie życia. Czy to w sytuacji rozszczepienia emocjonalnego na kilka obiektów, czy po prostu dogłębnego przeżywania rzeczywistości, jest zawsze kanwą dobrej literatury. Wtedy ta powieść była awangardowa i taka posklejana z różnych, różnych rzeczy, które chciała też poetka na pewno właśnie tak na przekór prądom literackim wykonać. Dzisiaj, zdaje się, napisana nie tak dawno temu, jest współczesna niemalże w tej konstrukcji, może nie tak bardzo w języku i w charakterze opowieści, ale w tym, jak zostaje zmontowana, jaki jest na nią pomysł, to jest nadal świeża rzecz. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby malinę sobie przeczytać, a szczególnie jeśli jest się kobietą, tak myślę. Że to, to może być kamień milowy w takim nie wiem, układaniu sobie herstory w literaturze. Miejsce ósme zajmuje Tomasz Bąk, współczesny poeta, który bailoutem mnie bardzo do siebie przekonał. Jest to krok odważny, bezpośredni. Jest to właściwie wykład o ekonomii, pisany przez i poetę, rzecz jasna, i byłego studenta Wydziału Ekonomicznego, który tłumaczy nam, czy pokazuje serię, zestawy, pasma różnych, Paradoksów czy pojęć, których nikt nie rozumie, albo udaje się, że, że rozumiemy pewne rzeczy związane z instrumentami finansowymi, z rynkiem, które właściwie mydlą nam oczy, że to wszystko ma sens, kiedy tak naprawdę rzeczywistość byłaby prosta, gdybyśmy część tego słownika, o ile nie większość, sobie pożegnali już. Jeśli spodziewalibyście się poezji, no to tej poezji aż tak bardzo, bardzo dużo nie ma. Jest to raczej taki wykrzyczany wykład, trochę ironiczny, trochę do. A jednak bardzo bolesny w tym. I myślę, że to jest ważna książka, ponieważ może nam udowodnić, że musimy wychodzić poza swoje kręgi, poza swoje bańki takie informacyjne, nawet aby dowiedzieć się czegoś realnie o świecie. I do poezji próbuję włożyć odrobinę tej wiedzy. Jeśli już mielibyśmy coś zmieniać czy krytykować, to musimy mieć pewne oparcie. Zresztą do tego tematu wrócę w tym. Rankingu jeszcze, jeszcze raz, albo może i dwa. Na siódmym miejscu znajduje się obcy we własnym kraju, gniew i żal amerykańskiej prawicy, rzecz niezbędnik dla tych, którzy zastanawiają się, dlaczego właściwie jest jak jest, dlaczego ten spór, podział polityczny jest tak wyraźny. Socjoloż, socjolożka amerykańska wybiera się do Luizjany czyli do miejsca najbardziej wyeksploatowanego przez przemysł naftowy. do miejsca które jednocześnie ma najwięcej zwolenników. Partii Republikańskiej czy też Partii Herbacianej, którzy to ludzie, mimo tego, że widzą wszędzie wokół, że nie jest najlepiej, to i tak decydują się głosować na tych, którzy zapewniają, że właśnie o to chodzi, abyśmy ten teren tak, a nie inaczej traktowali. Przy okazji, wiadomo, cały ten sztafasz antyaborcyjny czy proaborcyjny tutaj się włącza, bo każdy podział polityczny dzisiaj na Zachodzie daje się do tych kilku punktów. Po dwóch stronach sprowadzić, dlatego też nie tylko to jest o Ameryce, ale też i o Europie, myślę. Żebyśmy się uczyli wychodzenia do ludzi i rozmawiania jak równy z równym, a nie jak e, oświecony z idiotą, bo też. E, to stara się udowodnić Hochschild, że psychika i emocje są czasem dużo ważniejsze niż racjonalność i logika. Że spór polityczny nie opiera się na danych i na faktach, tylko na emocjach. Jeżeli wyczuwam jakiś, jakąś wrogość czy agresję z drugiej strony, powiedzmy ze strony mediów czy właśnie intelektualistów, to nie chcę ich słuchać i będę głosował na wszystko, co jest naprzeciw temu, co oni reprezentują. Bardzo często w tych sporach zaznacza się coś, czego nie potrafimy kalkulować, albo co wydaje nam się nie do pomyślenia, a jednak wystarczyłoby zmienić optykę na może bardziej wyrozumiałą, ludzką, czy zdającą czy sobie sprawę z tego, jak działa aparat. Psychiczny czy emocjonalny. Jest to świetna rzecz. Na kolejnym miejscu znajdują się rozmowy uchodźców Bertolta Brechta, ówczesnego właśnie uchodźcy, bo w latach 40-41 pisał to w Finlandii, a jego emigracja trwała. Coś koło 15 lat, kiedy musiał czy chciał właściwie wyjechać z Niemiec. Niesamowite jest to, że nie traktuje chyba II wojny światowej Bertolt Brecht jako nowotworu, jako czegoś, co się o nagle wydarzyło i nie wiadomo dlaczego, tylko jako element um, pewnej kultury, pewnego typu kultury. Stara się śledzić tak trochę dowcipkując i na sposób anegdotyczny to. Co było zwiastunem, i w czym jeszcze ten potencjał taki faszystowski się znajduje? Wypełniona świetnymi opowieściami, anegdotami, które są i zabawne, i uczą, bo też taka chyba była filozofia twórcza Brechta, żeby ten aspekt edukacyjny nam pozostał w literaturze, żebyśmy coś mogli konkretnego wynieść. Na piątym miejscu modlitwa za Załęsa Johna Ervinga. Już mówiłem w podsumowaniu stycznia, że bardzo mi się podobało. Nadal ze mną został mały chłopiec, który. Ma piskliwy głos, i którego się pisze tutaj z dużych liter jego frazy. Opowieść fantastyczna, bardzo taka przemyślana i skonstruowana na sposób, który jest frapujący i jest po części tym wyobrażaniem sobie, co by było, gdyby nam współcześnie tutaj Chrystus się urodził i jakbyśmy go potraktowali, itp, itd. Oczywiście jest to. Ironiczne i pisane z tej pozycji takiego wyobrażenia sobie raczej dla rozrywki, ale też ku pewnej nauce, że czasy, w których przyszło żyć Owenowi troszkę go poszarpały i, i to zderzenie pomiędzy osobą zakochaną w sobie, bo to można tak przecież powiedzieć, a światem, który ma swoje reguły i ma innych ludzi zakochanych w sobie, którzy negocjują ze sobą pewne pozycje, to ten Owen nam wyrasta na bohatera, któremu jakoś kibicujemy, a całe to fatum, które się rozgrywa gdzieś z tyłu jest rzeczą też zaskakującą i zabawną nierzadko, więc naprawdę bardzo, bardzo dobra powieść amerykańska z połowy, czy z końca zeszłego wieku, czyli gdzieś lata 80, ile pamiętam. Modlitwa za Owena. Kolejna pozycja, czyli czwarta, to szczeliny istnienia. Była recenzja na tym kanale, więc zachęcam do obejrzenia. Za wiele nie mam do dodania. Uważam, że jest to krótka, acz pożywna, intelektualnie książka do przemyślenia, do wynoszenia na piedestał wciąż, bo mało kto jest w Polsce tak kompetentny, jeśli chodzi o myśl filozoficzną. Na miejscu trzecim powieść węgierska Laszlo, Krasna Krasnachorkaja, związanego z właściwie każdym filmem albo z większością Belitora, czy Belitara, wybitnego, świetnego reżysera węgierskiego. Ta dwójka dyktowała warunki w takim ambitniejszym arthausowym kinie jeszcze jakiś czas temu. Na podstawie tej powieści powstał zresztą film Harmonia Werkmeistera. Tak nosi tytuł, jeden z długich rozdziałów tej książki Krasna Horkaja, który dotyczy naukowca, muzyka, który tak na sposób szalony trochę próbuje wymyślić powrót do Starego stroju muzycznego, bo też werkmeister Andreas był teoretykiem muzycznym, który wprowadził pewną zmianę w postrzeganiu i w uprawianiu muzyki. Nagle strój muzyczny zmienia się na bardziej uregulowany, ale też sztuczny, i ta metafora byłaby przydatna do tego, żeby pokazać. Rzeczywistość jako chaos, na którą się narzuca pewien strój, bardziej sztuczny lub mniej, a z kolei ta powieść pokazuje mi przede wszystkim świetną umiejętność autora do wytwarzania tego poczucia jakiegoś zagrożenia, rozstrojenia. Czerpie z takich mistrzów pisarstwa jak Kafka czy Bernhard. moim zdaniem, bo to trochę tak brzmi jak pożenienie tych dwóch postaci ze sobą. Na drugim miejscu dług Davida Greibera. pierwsze pięć tysięcy lat. O tym pojawi się recenzja dla was niedługo, bo nie wyczerpię tego tematu w pół minuty czy minutę. Powiem tak, Praca antropologiczna wykonana świetnie. Możemy wyobrazić sobie już w końcu, jak mogły wyglądać inne gospodarki, inne struktury społeczne czy materialne kiedyś, kiedyś i w innych kulturach, ponieważ mamy te dane. A być może nasz świat żyje w okowach mitu, że tych danych nie mamy i to, jak żyjemy, jest tym najlepszym faktycznie sposobem. David Graeber pokazuje różne scenariusze tego, jak Kultura materialna czy gospodarcza mogłaby wyglądać. Często są to scenariusze bardzo przykre i drastyczne, ale czasem pokazują, że ten element współdzielenia i dzielenia się ze sobą ludzi czymkolwiek nie musi być tak wykalkulowany i tak przemocowy, jak to zdarza się dzisiaj. I dług, jako pojęcie, jako metafora też relacji społecznych, że jesteśmy komuś coś winni, zobowiązani, zadłużeni to wszystko jest bardzo płodne w refleksję niemalże filozoficzną, Myślę, że, że ta, powie ta powieść, ta opowieść o dawnych czasach i o tym, co teraz jest niezbędna do tego, żeby cokolwiek robić dalej. I o, o ile Mark Fisher mnie trochę rozczarował, to, to tę książkę czytałem z. Rumieńcami I odkładałem ją co jakiś czas z przesytu e, informacją, która coś we mnie porusza. Dochodzimy do pierwszego miejsca i tu muszę was rozczarować, że jestem trochę tricksterem, bo nie będzie jednej e, książki, nie będzie też nawet jednego autora, e, bo, bo będzie to jeden autor i kilka jego książek plus e, drugi autor, który napisał z tym pierwszym jeszcze dwie książki. Przy czym Tysiąc Pletu to jest jedna z nich, którą w tym roku przeczytałem jako drugą część kapitalizmu i schizofrenii Gilles Deleza i Felixa Guattariego, a też Deleza czytałem chyba pięć innych książek w tym roku, bo też przydawał mi się do myślenia o mojej pracy magisterskiej, gdzie go postanowiłem wykorzystać i musiałem pewne rzeczy też sobie ponadrabiać z dużą przyjemnością, z dużą satysfakcją. Właściwie każda z tych książek Deleza by się znalazła w tym rankingu, dlatego postanowiłem wszystkie zmieścić na pierwszym miejscu. Życzę wam tego żebyście mieli kiedyś autorów, czy, czy po prostu pielęgnowali tych, którzy sprawiają wam największą satysfakcję poznawczą albo emocjonalną, żeby w nich siedzieć i się zasiedywać, się zaczytywać i poznawać poprzez nich świat, a przy okazji ich twórczość. I o tutaj też nie ma za dużo miejsca, żeby jakoś sensownie i długo mówić. Powiem tylko tyle, że filozof arcy nam potrzebny i współczesny i znajduje się tam na pewno wiele wątków do wykorzystywania do ponownego przemyśliwania. I to tyle strasznie ciężko mówić przy jednym posiedzeniu o 20 książkach, ale mam nadzieję, że jest to zjadliwe dla was, czy o 20 miejscach w jakimkolwiek rankingu. Zapraszam do komentowania do subskrypcji. Klikajcie też dzwoneczek, żeby dostawać do powiadomienia, kiedy jest coś nowego. No oczywiście, Patronite będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia. Na razie.